Drewniany dom w Szklarskiej Porębie Górnej, położony na sporym wzniesieniu nieopodal huty Julia, jest dosyć duży. Rozsiadły na przestronnej polanie pośród pachnącej, kolorowej łąki, wita z każdej strony wychodzące mu na spotkanie okoliczne resztki lasów, zdobionych jesionami, klonami, modrzewiami i brzozami. Pomiędzy nimi przebiegają drogi, wiją się dukty i ścieżki prowadzące ku domowi. W nim to latem 1946 roku zamieszkał Tomaszewski, dwojga imion Henryk Albin, artysta o zdecydowanej indywidualności, który za materiał twórczy obrał sobie szkło. Henryk Albin Tomaszewski urodził się 1 marca 1906 roku w Siedlcach w domu zamożnego mecenasa Władysława Tomaszewskiego i szlachcianki z Poznańskiego Marianny z Zielińskich. Gimnazjum realne kończył w rodzinnym mieście Siedlcach. Miał już wówczas dwie pasje, którym dochował wierności – muzykę i plastykę. Myślał nawet o karierze pianistycznej. Z chwilą jednak, gdy nie dostał się do konserwatorium, zdecydował się na studia artystyczne. Już bowiem jako młody chłopak rysuje ciekawe portreciki nauczycieli i kolegów. Pasją jednak jego życia jest i będzie stale muzyka. W 1926 roku podejmuje studia artystyczne. Najpierw w Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie, gdzie zostaje przyjęty na podstawie rysunków, które miał przy sobie między innymi temu jakimś cudem zachowanemu portrecikowi śpiącego dziecka. Zamieszkanie w Warszawie bez pomocy finansowej ojca, który nie popierał jego wyboru studiów, nie było łatwe, lecz ambicja, niepokorność i upór młodego przyszłego adepta sztuki nie pozwala na upokorzenie i prośbę o wsparcie. Tym bardziej, że od dziecka nieustannie umykał ojcowskiej kontroli i kilkakrotnie uciekał z domu. Wybiera życie samodzielne. Mieszka u krawca, żywi się chlebem razowym i zbożową kawą. Z obiadami bywało różnie. By się jakoś utrzymać, podejmuje dorywcze prace zarobkowe, głównie w dziedzinie wystawiennictwa. Po odbyciu służby wojskowej podejmuje dalsze studia w latach 1932-1936 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wybiera rzeźbę, później z konieczności doskonali swe umiejętności w zakresie malarstwa u profesora Tadeusza Pruszkowskiego. I chociaż duchowo czuje się rzeźbiarzem, dyplom akademii, który otrzymał w 1936 roku, nadaje mu status malarza, choć malarstwo nigdy nie było pasją jego twórczości. Nie był to jednak czas stracony, bo zdobyta na studiach umiejętność posługiwania się rozmaitymi materiałami i technikami pozwala mu później zająć się tworzeniem kompozycji w szkle, a także płaskorzeźbą, metaloplastyką, rysunkiem i malarstwem. W 1934 roku zawiera związek małżeński, a dwa lata później przychodzi na świat jego jedyny syn Andrzej, obecnie inżynier technolog szkła. W 1939 roku mieszkaliśmy w Warszawie i w czasie działań wojennych w dom, w którym mieszkaliśmy, uderzyła bomba. Dom został częściowo zburzony i musieliśmy się przenieść z Warszawy. Przenieśliśmy się do Węgrowa, gdzie ojciec miał brata, który był aptekarzem. W Węgrowie mieszkaliśmy do czasu, gdy ojciec został aresztowany przez gestapo. Najpierw był przetrzymywany w Siedlcach, a następnie na Pawiaku w Warszawie. Na Pawiaku ojciec został zatrudniony w warsztatach, które pracowały dla Niemców. Zatrudniani tam byli ludzie o różnych zawodach, którzy pracowali na rzecz Niemców. Ponieważ ojciec był plastykiem, miał duże zdolności manualne, więc wykonywał różne portrety, rysunki, projektował jakieś wzory użytkowe na produkowane tam wyroby. Z Pawiaka wyszedł ojciec po 9 miesiącach i ponieważ już miał, po prostu bał się
większego miasta, przenieśliśmy się na wieś między Węgrowem a Sokołowem Podlaskim. Mieszkaliśmy przez całą okupację we wsi Czerwonka. Ojciec wtedy już oczywiście niczym się nie mógł zająć, bo nie miał żadnego fachu innego oprócz zdolności plastycznych. I częściowo utrzymywał nas na początku wojny z handlu. Po prostu jeździł do Łodzi, kupował odzież i wyroby włókiennicze i następnie na wsi sprzedawał. I na tej wsi spędziliśmy całą okupację. Po wyzwoleniu w 1945 roku podejmuje pracę jako nauczyciel rysunku w Siedlcach. Ale już w 1946 roku powraca do Warszawy. Jednak trudności ze znalezieniem mieszkania zmuszają go do przeniesienia się do Łodzi. Tam też dowiaduje się o możliwości podjęcia praktyki w Hucie Szkła w Szklarskiej Porębie. Wiadomość ta otworzyła przed nim perspektywę wymarzonej pracy w szkle. Z tą nadzieją jedzie do Szklarskiej Poręby. Po wyzwoleniu ojca poszukiwało NKWD z tego tylko tytułu, że miał znajomego, który był akowcem. I ponieważ ojca wtedy nie było w domu, a był u siostry w Siedlcach, to NKWD go nie zdążyło aresztować. I ojciec przez pewien czas ukrywał się, zaraz po wojnie, w 1945 roku. Następnie, korzystając z okazji, że jest oferta zgłoszona przez Ministerstwo Kultury, ówczesne Ministerstwo Kultury, że poszukują plastyków, projektantów do hut szkła, ojciec trafił do Szklarskiej Poręby. Najpierw przyjechał sam, żeby się najpierw do Jeleniej Góry, gdzie było zjednoczenie hut szkła na ulicy Wolności, a następnie został tam skierowany do Szklarskiej Poręby, do huty szkła kryształowego Józefina ówczesna, gdzie produkowano tylko szkło kryształowe. Ale był to dopiero początek jego niełatwej, choć błyskotliwej kariery. Tu, w Szklarskiej Porębie, powstały w latach 1947-1948 jego pierwsze prace ze szkła odręcznie formowanego na gorąco. Tu też zarysowały się dwa kierunki twórczości artysty. Nowatorskie wzory szlifów na kryształach produkcji przemysłowej oraz szkła odręcznie formowane na gorąco, będące zapowiedzią sukcesów artysty jako twórcy unikatowego, rzeźbiarskiego i jego kształtu. Podczas pobytu w Szklarskiej Porębie prowadził też zajęcia w pracowni projektowania szkła w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Tu mógł bowiem przekazać studentom zdobytą w hucie wiedzę o szlifie i subtelnościach szkła kryształowego. W 1950 roku zerwał kontakty z hutą szkła w Szklarskiej Porębie, głównie z powodu nieakceptowania jego nowatorskich metod w zdobieniu kryształów. Wraca do Łodzi, a później do miasta swoich studiów Warszawy. Teraz artysta nie zwraca uwagi na trudy dnia codziennego. Rozpoczyna intensywne prace projektowe nad kompozycjami w szkle na gorąco, bez dmuchania przez hutników do formy. Dlatego też każda z nich jest inna i niepowtarzalna. Tak powstaje wiele nowatorskich kompozycji przestrzennych o różnych kształtach i wielkościach. Ich projekty były wykonywane w kilku hutach szkła. Najpierw na Targówku w Warszawie, później w Ożarowie, Falenicy i Wołominie. Wszędzie tam artysta jako rzemieślnik brał z hutnikami szkła bezpośredni udział w procesie ich formowania. Wysiłek artysty owocuje wkrótce, bo już w 1951 roku pierwszą indywidualną wystawą w Biurze Wystaw Artystycznych w Łodzi. Wystawa ta jest pierwszym ogniwem niekończącego się później łańcucha ekspozycji w kraju i za granicą. Artysta nadal rozwija swe umiejętności, przechodzące od kształtów nieskomplikowanych, wyprowadzanych bezpośrednio z podstawowej bańki, do rozwiązań wymagających coraz większej czujności i manualnej zręczności zarazem.
Pracuje z uporem i niezwykłą pasją, dzięki którym mimo mnożących się utrudnień i czasem wręcz demonstracyjnego braku uznania nie rezygnował z podjętych doświadczeń. W jednej z recenzji Zofii Gebhardt czytamy: już nie wystarcza mu mnożenie, deformowanie, wystrzyganie szklanych brył. Już nie chodzi mu o wprowadzenie powłokowych barwek czy wtapianie pladrów powietrza. O te techniczne sztuczki, do opanowania których dojść może każdy pilny terminator. On posługuje się takimi rozwiązaniami technicznymi, które graniczą z magią. Tworzenie wewnątrz szklanej formy kanałów przestrzennych, budowanie w niej struktur szklanych rurek, osadzanie na wewnętrznych ściankach nakładek i przypruch szklanego proszku, tworzenie koncentrycznych przestrzennych form. Wszystkie te dokonania warsztatowe i techniczne stosowane są jednak zgodnie z naturą i strukturą tworzywa, tak by podkreślić jego istotę i piękno. Jest malarzem wykorzystującym nieomylnie naturalne zanieczyszczenia szkła, zielonkawe, niebieskie lub dymne, czy też wprowadzając powłokowy kolor w plamach i pasmach. Jest muzykiem podającym owe formy muzycznym rytmom i rozlewnościom frazy, szukającym dla nich analogii w abstrakcyjnych obszarach dźwięków. Niezależnie od projektów szkła artystycznego, na uwagę zasługuje jego umiejętność grawerowania na płytach szkła płaskiego sposobem ręcznym wizerunku wybitnych postaci i licznych płaskorzeźb w metalu. I tak do końca swoich dni. Pracuje intensywnie, tworząc piękne i niepowtarzalne kompozycje w szkle, gromadzi eksponaty na wystawy, na których nadal fascynuje odbiorców różnorodnością pomysłów, bogactwem odmian kształtów i nowatorstwem własnych technik. Nigdy jednak, jak sam przyznawał, nie starał się upiększać szkła, gdyż ono jest piękne samo w sobie. Stąd szklane prace artysty stają się czymś zupełnie innym, być może w ogóle przestają być szkłem. Ale na pewno są milczącym pięknem niespokojnej, żywiołowej natury artysty, który dał im życie bez odwoływania się do jakichkolwiek wzorów. Umiera w lipcu 1993 roku w Warszawie.